jakieś takie świadectwo z naszego życia, co się wydarzyło. Mieliśmy jechać na tę ewangelizację do tego Kolna, mieliśmy wstać o 3 rano. A tutaj zdarzyło się tak, że w ogóle się obudziła wcześniej. Ja bym się w życiu nie obudziła wcześniej, bo ja bardzo lubię spać, lubię sobie pospać. I mam twardy sen, naprawdę mam twardy sen. Ale obudziłam się w ogóle przed 3, nie wiem, nawet nie wiem, która była godzina. I budzę się, słyszę jakieś dźwięki. Mówię, Hanna, dochodzą z łazienki. Lecę do tej łazienki, patrzę, łazienka cała zaparowana, tryska woda pod ciśnieniem, sufitu kapie woda. Tutaj w ogóle zalane, wszystko zalane, nie? Ale jeszcze nie tak mocno, żeby były jakieś wielkie szkody. Nic tam nie przeleciało, nie przeciekło, tam szafka delikatnie po prostu spuchła, nie? Ale wiem, że gdybym dłużej spała, to na pewno by było o wiele gorzej. I budzę szybko Tomka, mówię, Tomek, szybko mówię do łazienki, mówię, za co tutaj się dzieje. On tam zaczął naprawiać, sprzątać zaczęliśmy i co? I przychodzi do nas myśl, co teraz, tak? Mamy zaraz wyjazd w ogóle, tu zalane mieszkanie, co my mamy w ogóle robić, czy jechać, czy nie jechać? Co robimy? Sprzątamy i jedziemy, tak? Sprzątamy, jedziemy, nie obchodzi, zakręcamy wodę i jedziemy w ogóle na wyjazd. Co się okazało, jak przyjechaliśmy już tam, to Robert z Kolna powiedział, że nie wie dlaczego, ale przed 3 w ogóle go Duch Święty obudził i kazał mu się modlić. Wiecie? I ja wiem, że ta jego modlitwa, on nie wiedział dokładnie o co, ale miał się modlić i on to zrobił. I wiem, że ta jego modlitwa wpłynęła na to, że ja się obudziłam. To jest Boże działanie. Amen. Co do nas, bo mówię, obudziłam się później, to nie wiadomo co by tam się stało naprawdę, nie? Amen. Amen. Kochani, chciałbym, żebyś...